Jestem ser Blaszka. Najdzielniejszy, najfajniejszy. Najrycerzejski rycerz w całej Zardezji. Byłem przez 2 dni rycerzem Blaszką. Przypomniały mi się moje zamiłowania z lat dziecinnych, trochę do techniki, trochę do jazdy na koniu, kiedy wykradałem ojcu ze stajni kobyłę i całe noce jeździłem udając Indianina. Uszyłem sobie mokasyny z tornistra, miałem strzały. Jeździłem po to, żeby kraść sąsiadom śliwki i truskawki po nocy. Tak, to był bardzo przyjemny powrót. W filmie Rycerz Blaszka, Pogromca Smoków, gram taką uroczą białogłowę, która ma w zasadzie czerwone włosy. Ona jest taką charakterną, powiedziałabym nowoczesną, królewną, która bardzo, bardzo lubi się przebierać, czyli to jest taki odpowiednik dzisiejszych fasjonistek. Bardzo fajna, bardzo zabawna, bardzo energetyczna, ale z takim romantycznym światem swoim. Podoba mi się ten pomysł z błyszczącym księciem. Jaki on jest, bo? No wiesz, dzielny, przystojny, szlachetny i dobry. Jeszcze uczynny, typowy rycerz. To ja, jak malowany. Mając wybierać pomiędzy połową królestwa a ręką księżniczki, najpierw chciałbym rękę księżniczki, a myślę, że połowę królestwa, a nawet całe wydarłbym sam. Chip mu w mózgu padł. Znam 4 księżniczki. To żona i 3 moje córki. W tej chwili Zardezja ma nowego króla! Mnie! Co? Zardezja jest krainą metalu. Występują drzewa, ale wydaje mi się, że raczej są to atrapy. Zardezja jest takim miejscem, trochę jak wysypisko złomu. Zardezja mogłaby być takim szczęśliwym miejscem, myślę, dla chłopców i nieco starszych majsterkowiczów. Nie chciałbym mimo wszystko mieszkać w Zardezji. Wolę Saską Kępę. Hej, ty, wieśniaczku! Książę mówi, że możesz wejść! Wygląda na to, że obejdzie się dziś bez latania. Dzień dobry wszystkim, nazywam się Jacek Braciak. Zapraszam serdecznie na film Rycerz Blaszka, Pogromca Smoków. Witam wszystkich, nazywam się Jola Fraszyńska. Chciałabym serdecznie zaprosić wszystkich Państwa na film Rycerz Blaszka, Pogromca Smoków, gdzie gram królewnę Bożenkę. Zardezja nie szynówką, lecz ma swój własny styl. Jest zrobiona z blachy i rdzy. Rycerz Blaszka, Pogromca Smoków w kinach.